Dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Mateusza, drugi rozdział, wersety 13 do 18. Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroku: z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się z żalu, bo ich już nie ma. Ta Ewangelia ma wiele wymiarów, jest wiele myśli, które można z niej wydobyć. Myślę sobie, że czymś, co się nam rzuca w oczy, jest takie pożądanie władzy przez Heroda, który tak bardzo boi się proroctwa o nowonarodzonym królu, że jest skłonny pozabijać wszystkie dzieci, włącznie ze swoim synem. Jest skłonny pozabijać niewinnych po to, by ochronić siebie. To jest takie chorobliwe pragnienie władzy, pragnienie wpływu, pragnienie tego, by inni się mi kłaniali, by inni patrzyli na mnie z podziwem. Drugi wymiar, który dla mnie jest bardzo ważny w tym tekście, to jest święty Józef, to jest jego posłuszeństwo, to jest to, że kiedy anioł pański ukazał się we śnie Józefowi, on w środku nocy, nie wahając się, wstał, wziął dziecię i jego matkę, wziął Maryję i Jezusa i uciekli do Egiptu, bynajmniej nie na wakacje. Uciekli tam, dlatego że Pan Bóg chciał ochronić swojego Syna, chciał ochronić Jezusa dla nas, dla mnie, dla Ciebie, po to, by Jezus mógł dopełnić tej misji, dla której przyszedł, Mesji zbawienia, Mesji odkupienia każdego z nas. I trzeci obszar, trzecia część, na którą warto zwrócić uwagę w tym tekście, to ochrona życia. Dzisiaj doszliśmy do takiego punktu, kiedy ochrona życia nie jest polityczna. To znaczy, bardziej cenimy sobie własny egoizm, bardziej cenimy sobie swoją wygodę niż życie tych, którzy właśnie z naszego egoizmu, czy z naszej wygody, czy z naszego poszukiwania siebie się poczęli. Myślę sobie, że przestrzeń przekazywania życia to jest przestrzeń, w której musimy uczyć się odpowiedzialności i musimy uczyć się tego, że skutek nie bierze się z niczego, nie bierze się bez przyczyny. A tą przyczyną jest nasze postępowanie, jest nasze zachowanie. Jest to, w jaki sposób okazujemy miłość albo w jaki sposób pędzimy za własnym egoizmem. Myślę, że to ważna refleksja dzisiaj w to święto świętych męczenników, młodzianków. Zastanówmy się nad sobą. Po pierwsze, czy moje dążenie do władzy, do autorytetu nie jest chorobliwe? Po drugie, czy jestem na tyle wrażliwy i otwarty, by Bóg mógł pokierować moim życiem według swojej woli? I po trzecie, czy mam na tyle odpowiedzialności, by chronić to życie, które poczyna się na skutek mojego bardzo często własnego działania? Dziękuję.